puszczę. No nie chcę, nie chcę, nie? Nie chcę. Zadziorniak. Także sezon rozpoczęty. Tak, można powiedzieć, już rybka pierwsza jest, więc zaczynamy zabawę. Zobaczcie. Zaczynamy zabawę, zobaczymy. Ładna mgła. Nic nie widać. Słońce ledwo się przebija, ale chociaż zapowiadają deszcze, mamy nadzieję, że dzisiaj będzie jeszcze pięknie. Przyjdzie czas, to się przebije. Tak. Gorzej. Trzeciego. Ma już padać na mur beton. Ale dzisiaj jest super. Naprawdę widok śliczny. Słońce przebija się przez chmurki. Mgiełka pomału się unosi. No, zarąbiście jest. A ryby jak nie ma, tak nie ma. No teraz troszkę siadło. Ale jak to mówią, ryba też cały czas nie bierze. Naprawdę ślicznie. Słońce przebija całkowicie. Zawsze można nagrać film przyrodniczy. Ptaszki śpiewają. Adaś, łów coś. Tak. To chciało. Siadło w ogóle, nie? Pokaż, teraz, że można. Tak, które nabrały, to wiesz. Tak, tak teraz siadło. Wszystkie brały. No, no mieliśmy dwie sztuki, także zapowiadało się naprawdę. Puknięcia były, nie? No. No parę brań miałem, no. No a teraz? Teraz w ogóle usiadło, nie wiem. Nie, no teraz ostatnio miałem jedno branie. Nie wiem, o co chodzi, ale... No i następna. Nie duży, ale idzie. Mały początek, ale cieszy. Jak najbardziej. Dobry prognostyk na przyszłość. Leć. To takie pukały cały czas. Dlatego, wiesz? No i odczarowane. Jest następny. Westina założyłem, wiesz, ciemnego. Jolka, raluch. No, ale znowu się obudziły i zaczną brać. No, bo była przerwa, nie? Chwilę. No. Bierzemy to za dobry prognostyk. Za ryba, zobacz. Ale obżarty jest, widać. Mhm. Chodź, pokaż. No jadłby się przed pierwszym. Sam się odczepił, dobrze. Nawet musiałem dobrze do ręki. Ale gruby był, fajnie, taki obżarty, nie? No, wymieniliśmy miejsce. Tak. Drugi koniec jeziorka, żeśmy przepłynęli. I coś się uwiesiło. Coś się uwiesiło. Tak, że to wszystko jeden rocznik widać. Jezu, jakie to małe. Czy takie coś bierze? No. I na westinka. Nasza piga. On chyba 9 cm ma. Jakoś tak. Polujemy na coś większego. Co? Ale ci się uwiesiło. No ci się może wyklepają na tym blacie tutaj, wiesz? Bo tu jest, może być. 3 metry będzie, a wiesz, drobnica tu się spycha pewnie w ciągu dnia, bo fala się robi albo coś. I tu stołówkę mają, nie? Ale generalnie płytko, nie? Trzeba łowić. Chodź, 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 tak do wody wracasz. Idź
po babcie. Ale pijawek nie mamy, także jak tylko raczej co. Kręci, to wiadomo, że łyżwa jest. Tak, tam. Wpada w tak zwane turbulencje. I teraz założyłem Savagera Kanibala z pomarańczowym celownikiem. Ale patrz jaki jest. Od siaty, wiesz? Mhm. Będzie w siacie. Tak, przyciskał się. Ja, z drugiej strony też widzisz, jest, wiesz? No. Tak. W siatce się tak, siedział. No. Teraz znowu mu się udało. Ale? Ale masz. No. Ja się łyżwa. Ale jak potężnie wygląda taki mały. Ja pierdzielę, na rybę głowisz. Normalnie to jest mistrzostwo świata. Chodź tutaj. No chodź. Opsa. Już cię biorę. Oj, kurde, oj co. Teraz cię puszczę, no. Gdzieś ty tam to zassał, pokaż. Oddaj mi. No oddaj. Ej, pomogę ci, bo tak to zaraz gumę zniszczysz. Coś ten butelki się... O, dobra. No. Jest, smykaj. Maluchu ty. No co, na sabadżerkę. Połknie tak. No, ale myślałem, że coś większego. Jak zawsze. Karaluch, ale największy dzisiaj chyba. Ale waleczmy. Poszedł. Myślałem, że uderzy w lino, kurwic. I znowu mamy rybę jak zwykle. No, ale dziesiąta, nie? Ja już się nie będę wypowiadał. Ja się nie wypowiadam na ten temat. Dzisiaj mam dzień królika. Fajnie. Zdjęcie porwane, to fajne wyjście. Westin, nie? Już mam tak poszarganą tą gumę, że... No, chodź. Też od siaty ma chyba. A to siat? No to nie. No ale pijawy. Pijawy. Nie, bo pijawkę. Ano ze trzy razy brał, nie? Mhm. No tego. Szat lidza. Od Westina. Mirosław wciągnie na okoniówkę, bo sobie tak zrobi okoniówkę, założy ostatnio przypon. Ulubioną wędkę. Założy przypon i... Słuchajcie, to jest wędka do 7 gram, a wali je. No. Ale wszystko jednorocznie. No chodź. Chodź do Mirka, chodź. No już, teraz cię wypuszczę. No. Wypuszczę cię. Dobrze, przypon masz, nie? 1,7 grama, zobaczcie jakie ryby można złożyć. Zaprezentuj go ładnie. Tak mi szczupaczek. 50 mały. Można. Można. Brawo ty. Brawo ja. Odpowiednio ustawiony hamulec. I naprawdę nie trzeba żadnych wielkich wędek. Mirek, to udowodniłeś. No, 1,7 grama. Malutka. Chciałeś sprawdzić, to sprawdziłeś. Mogę pokazać. Proszę. Ile to szczęście kosztowało? 110 zł. Jeszcze firmę można, firmy nie będę mówił, bo nam za to nie płacą, ale można kupić naprawdę fajną wędeczkę, na którą się łapie fajne rybki. Jak na taki rozmiar, tak? No. Za niewielkie pieniądze. No dobra,
Robimy dalej. No i mamy może nareszcie coś większego. Przynajmniej taka nadzieja, bo wędeczka pracuje. Strzeliło też nieźle. No pokaż się, pokaż. Nie, też kurcz. On się kręci do wierzchu. One potrafią udawać. Naprawdę potrafią udawać. To też chyba siaty wynazwiesz. Nie, ten dziabnięty jest. A, tak, to musiało go coś zaatakować. Chyba szlaki, kurwa. I popłyną moje statystyki. No cóż, dalej szukamy tych większych. No i tak, połowiliśmy, spędziliśmy miło czas. Pierwszy dzień majówki może będzie zaliczony, nie? Dokładnie. Także drobiazg wyszedł, bo... Raczej niewielkie rybki były. Wielkie rybki, to będzie widać jeszcze na filmach. Ale każdy coś miał. Króla dzisiejszego dnia mamy przed sobą. Zresztą to zobaczycie, będzie najbardziej go widać. No. My byliśmy takim bardziej tłem, prawda? Proszę pomachać tutaj do szerokiej publiczności. Także tak, my byliśmy tłem, tak żeby nie było, że... Posłuchajmy rad fachowca. Nie, no było naprawdę chyba super, nie? No co, no generalnie żeśmy mówili na blatach takich, wiesz, no, tylko 4 metrów maksymalnie, nie? No, na płycizna, nie chodziliśmy na głębsze jakieś partie, no widać, że szczupaki wychodzą, nie? Tam gdzie było widać, żeśmy mówili. No fakt, że były to takie 40-45 cm pod wymiar, jak zwykle. Pod wymiar, no, 50-48 cm, może tam byśmy taki. Myśmy praktycznie nie mierzyli tych ryb, ale no, no jakieś tam ryby. No. Także ilość to, bo to tam. No nie będę nic mówił. No, tam się udało. Miałeś, no, dychę rozmieniłeś. No, dychę dobrze. Więcej, no. Myśmy mieli do dychy, no, mniej. Nie, no, to tam wyszło. Ale frajda i tak. Fajnie, bo... Z rana było zimno, przyjechaliśmy tutaj, to było 0 stopni. O tak. No a teraz już jest fajnie. No. Mgiełka, nie? Całe jeziorko. Ale też widać jest, jak to by się mówi, na majówkę ruszyli. No naprawdę, jest, jest superancko. Jeśli możecie, to spędzacie czas nad wodą maksymalnie, jak się tylko da. No my trzeciego też chcemy gdzieś ruszyć, zobaczymy co wyjdzie tam dalej. Ja generalnie mówiłem się cały dzień Westinem, z rana trochę Savagerem pomachałem. Tutaj kolega Mirek łowił z Savagerkiem. Generalnie ojciec tam nie wiem czy mówi. Wszystko co miał w pudełku tak. Przetestował, jak to się mówi. Co było pod ręką? Co było pod ręką, no ale połowił, także też złapał rybę, co na filmie będzie widać, także fajnie było. Dzięki za wszystko, oglądajcie nas, łapki dawajcie w górę, dół, komu się tam nie podobało, piszcie komentarze. No i mówię, do następnego razu. Trzymajcie się. Pozdrowienia od wędkarskich braci Gdynia. Hey.